Oj, towarzyszy tam delikwent siada. Towarzyszu sekretarzu, sprawa jest znana wam, wiecie o co chodzi. Zanim poprosimy samego zainteresowanego, chcielibyśmy od was uzyskać szereg informacji. Proszę bardzo. Mam pytanie, panie sekretarzu, czy z tych dokumentów tam nie wynika jasno, czy brygada kierowana przez stowarzyszenia Gralaka podjęła, uczestniczyła również w pracach na rzecz uczczenia jubileuszu miasta? Część tej brygady. Gralak zdefiniował wyraźnie swoje stanowisko w ten sposób. Nie chcemy brać udziału w przygotowaniach do jubileuszu. Dla nas najważniejsza jest praca. Ale problemem, który Gralak ciągle stwarzał, był fakt występowania na zebraniu. No tak, bo on z tym głosem czekał świadomie na do szerokie, momentu, dopiero poru, żeby uzyskać... I stąd zarzut rozrabiactwa, którą postawiono. W żadnym razie nie powinien, mimo zaistniałej sytuacji, podtrzymywać... Sam strajkował też? Strajku. Sam strajkował? On przerwał również pracę. Przerwał również pracę. I cała brygada przerwała. Wybiegł z wydziału. Sprawa Gralaka nie była jednoznaczna w momencie podejmowania przez nas decyzji. I nie jest jednoznaczna dzisiaj. Gdybym miał sprawę rozpatrywać w tej samej sytuacji na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Zakładowego Partii, no, mogę mówić tylko za siebie, za swój głos. Mój głos byłby taki sam. Towarzyszko Janko, można prosić? Proszę bardzo, towarzyszu Gralek. Proszę, siadajcie. Towarzyszu Gralek, zespół orzekający Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej rozpatruje wasze odwołanie od kary wydalenia z partii podjętej przez Komitet Zakładowy Zakładów Mechanicznych. Bardzo proszę, towarzyszu, sformułowanie waszego stanowiska. Od czego zacząć? Ja może zacznę od początku mojej pracy politycznej. Pracę polityczną rozpocząłem w wojsku, wstępując do organizacji młodzieżowej ZMP i po okresie około roku zostałem wybrany przewodniczącym
Przepraszam, że wam przeszkadzam i przerywam. To znaczy, tak. W którym roku to działo się mniej więcej? To było w roku 50. Po roku czasu zostałem wybrany przewodniczącym koła ZMP i byłem nim do końca służby wojskowej. W tym okresie był apel organizacji młodzieżowej o zaciągach do pracy w podstawowych gałęziach przemysłu i gospodarki narodowej. W związku z tym zgłosiłem chęć do pracy w górnictwie i wraz z kilkoma kolegami z jednostki wyjechaliśmy do pracy w kopalni w Wałbrzychu. Praktycznie tam w kopalni nie pracowałem długo, bo około 6 miesięcy. Z uwagi na to, iż przeceniłem swoje siły, warunki pracy w kopalni wałbrzyskie były bardzo ciężkie. Chodniki były dosłownie wydobywcze o wysokości około metra. Po pracy stale odczuwałem szalone zmęczenie, bóle głowy. No i czułem się źle i poprosiłem o zwolnienie, nie? A ja mam pytanie, towarzysz przewodniczący. Tak, proszę. No ja mam wątpliwości, że zaciąg w tamtym okresie do podjęcia pracy w kopalni był z całą pewnością aktem politycznym. I wydaje mi się, że powrót z powrotem, pomimo tego, że możemy się zgodzić, że mogliście się źle czuć, w szczególności w pierwszym okresie, że mógł być przyjęty przez aktywistów ZMP-owskich, przez młodzież, prawda, jako akt w pewnym sensie rejtrady, ucieczki przed ciężką pracą. Bo przepraszam, jeśli można do tego dołączyć, na ten metr chodnika to była rada, chociażby w postaci przeniesienia się na Górny Śląsk, gdzie są dość wygodne niektóre chodniki. W tej sprawie jeszcze ktoś towarzyszy? Proszę bardzo. Więc po powrocie zacząłem pracować w zakładzie i w 1953 roku wstąpiłem w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1954 roku ożeniłem się. Czy ja mam pytanie? Proszę. Z materiału wynika, że wasza rodzinna sytuacja nie była najlepsza. Żona była wam klasowo obca. Dla mnie, towarzyszu, to przede wszystkim była kobieta młoda. A że była córką kułaka. Ja nie widziałem żadnych przeszkód, żeby się z nią ożenić. Abyście brali ślub kościelny czy cywilny tylko? Kościelny brałem. Kościelny brałeś. I dziecko chcieliście? Tak. Bo mnie na przykład, mnie się wydaje osobiście, że może dwoje ludzi współżyć ze sobą. Jedno, no dobra, towarzyszu, przepraszam was bardzo, ale może dwoje ludzi współżyć tylko albo... Widzicie, żona jest wierząca, wy jesteście niewierzący. I teraz na czyje wyszło? Ślub kościelny był, to znaczy czyja postawa została tu zachowana? Wasza czy jej, wierzącej? Dzieci zostały ochrzczone, to czyja postawa została zrealizowana? Wasza czy jej? No to co tu mówimy o kompromisie? No tu jest przejście na określone pozycje, a nie jakiś kompromis. Tylko, że ani ślub kościelny mnie nie zmienił, ani chrzest nie zrobił z mojego syna wiecznego katolika. Bo jest teraz ateistą, pomimo, że jest chrzczony. No dobra, przyjmujemy do wiadomości wasze stanowisko. Proszę bardzo. Więc w 60 roku zostałem brygadzistą i zostałem wybrany sekretarzem oddziałowej organizacji partyjnej. Na tym stanowisku byłem do 64 roku, gdzie uchwałą egzekutywy zostałem odwołany z tego stanowiska. Za co? Znaczy partyjnej. Z funkcji partyjnej. Więc to sprawa była w zasadzie u nas na zakładzie dość przykra, bo na tym wydziale, gdzie ja byłem sekretarzem, był dwudniowy strajk. Strajk ten był na tle wprowadzenia nowych norm w 64 roku. W moim osobistym odczuciu, ponieważ ja też byłem robotnikiem na tym wydziale, dyrekcja absolutnie nic nie poczyniła wstępnych jakichś spraw z wprowadzeniem tych norm, lecz dosłownie załatwiła to administracyjnie. Ale wyście byli sekretarzem oddziałowej organizacji partyjnej na tym właśnie wydziale. Ale była cała organizacja partyjna, był komitet zakładowy, było kierownictwo przedsiębiorstwa i tutaj
w tym wypadku za sytuację, która została wytworzona, nie z mojej winy, bo ja jej tej sytuacji nie wytworzyłem. To jeżeli kogoś winić, to nie mnie za tą sytuację. Ale dziki strajk wybuchł tylko na waszym wydziale, na innych wydziałach. Ale ja poszedł, nie było. Towarzyszu, ja od razu poleciałem do dyrektora i do sekretarza, że tego strajku by nie było, żeby ktoś przyszedł i z tymi ludźmi porozmawiał. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać w ogóle. A ja sam nie mogłem, tak, bo ja jestem nieautorytetem dla nich, bo ja jestem ich kolegą, normalnym kolegą. No to mam takie pytanie. Najpierw skierować swoje drogi w kierunku Komitetu Zakładowego. Proszę, towarzyszu, ja chciałem zaznaczyć szczerze, że w gabinecie dyrektora był nie tylko wtedy dyrektor, ale i sekretarz Komitetu Zakładowego. I czy towarzysz się nie zdenerwował, jak ja proszę ich, żeby poszli obydwaj, żeby z tymi ludźmi porozmawiali, a dyrektor spokojnie bierze za słuchawkę i dzwoni do Komitetu Wojewódzkiego i na milicję? To jest postawa dyrektora? Dobrze, to ja mam do was pytanie. Można, towarzyszu, przewodniczący, mam pytanie do was takie. Wy cały czas tutaj nas staracie się przekonać o słuszności waszego w tym okresie, przypuśćmy, działania. To jak to się stało, że kiedy wyście stawiali na zebraniu oddziałowej organizacji partyjnej, prawda, że członkowie partii głosują dla was o nagane dostrzeżenie i zdjęcia sekretarza. Ludzie z waszej brygady również. Właśnie, no, utraciliście więź z partii, no, tej organizacji. No, ci towarzysze i ci koledzy to uważali, że miałem słuszną rację i teraz uważam, że miałem. I czy na zebraniu też reprezentowali ten pogląd, czy nie? Wiecie, towarzyszu, zebraniem to różnie bywa. Dlaczego wtedy nie odwoływaliście się do wyższych instancji wobec tego, tej niesłusznej kary, skoro za wami była prawda obiektywna i wam przyznano pośrednio rację, później zmieniając normy, czy zaopatrzenie, czy transport, co tam jeszcze było? Człowiek wtedy się odwołuje, jeżeli ma jakąś nadzieję, że zostanie wysłuchany i oceniony. Czy jeśli wtedy, kiedy jest przekonany o swojej racji? Może być przekonany o swojej racji, ale może wyczuć takie nastawienie do niego ludzi, tych, którzy te odwołania będą rozpatrywać, że z góry przesądza na przegraną. No dobra, towarzysze, jedźmy dalej. Chwilą usunięcia mnie ze stanowiska sekretarza oddziałowej organizacji partyjnej praktycznie praca społeczna moja zamknęła się na niczym. I w związku z tym jakoś czułem się taki rozbity. Nie wiedziałem po prostu, co z sobą zrobić. I dlatego właśnie postanowiłem studiować, żeby ten czas wypełnić, aby mniej praktycznie o tych sprawach myśleć. I dlaczego przerwaliście te studia? No to były sprawy osobiste. Nie wiem, towarzysz, kiedykolwiek wiedział o takim liście. Zwracam się w sprawie obywatela Gralaka, który od paru miesięcy spotyka się potajemnie z moją córką i wywiera na nią zły wpływ. Chciałam wychować córkę na porządną i wartościową dziewczynę i udawało mi się to, dopóki nie zjawił się ten obywatel. I czy ktokolwiek z wami rozmawiał w tej sprawie? Tak, rozmawiali, towarzysze. No może nie w formie takiej oficjalnej partyjnej, raczej w formie takiej koleżeńskiej. Czy to godne było członka partii, taka postawa? Człowiek jest tylko człowiekiem. Nieraz tak w życiu wypadnie, że też może się i zakochać. To są sprawy takie, że nieraz sam człowiek nad sobą nie panuje w tych sprawach. Z pewnością. Ale czy te wasze właśnie sprawy w jakim stopniu właśnie zaważyły na wasze życie rodzinne? Na żonę, na jej życie, na dziecko, które w tym czasie jeszcze nie było dorosłe? No one praktycznie, nasze pożycie nie jest takie idealne, no ale niestety... No bo wiecie, nie jest prostą sprawą dla nas. Idąc na studia prosicie organizację partyjną w zasadzie o zwolnienie was z obowiązków partyjnych albo o ograniczenie ich do minimum. Studie przerywacie również. Ja nie wiem, jakoś tak osobiście zobojętniałem. W tym okresie właśnie stałem się taki jakiś obojętny na te sprawy. I co, i towarzysze z oddziałami organizacji partyjnej nie dawali wam w tym czasie zadań, jak już przestaliście uczęszczać do szkoły? Jak przestałem uczęszczać, no to praktycznie nie dawali żadnych zadań. Opinię miałem tą w organizacji nie bardzo dobrą i dlatego może...
A to czemuście nie starali się, żeby tę opinię zmienić na korzyść pozytywny? Prosimy bardzo, towarzyszu. No, więc następnie sprawa do spraw takich włączyłem się już aktywnie do pracy partyjnej w czasie wypadków grudniowych. Wtedy na terenie zakładu u nas powstały duże zmiany we władzach partyjnych. Właśnie towarzysz został sekretarzem u nas i praktycznie można się było włączyć, bo atmosfera powstała inna. Swobodna atmosfera, swobodna dyskusja. Zostałem wybrany grupowym partyjnym i praca moja zasadniczo, byłem siebie zadowolony i czułem, że towarzysze byli ze mnie zadowoleni. I przykry taki wypadek zdarzył się w przedsiębiorstwie z towarzyszem Sawickim. To był w zasadzie mój przyjaciel, kolega z warsztatu pracy. Praktycznie no, człowiek dobry, koleżeński. W ostatnim okresie trochę się rozpił i zdarzył się wypadek kradzieży spirytusu metylowego właśnie przez niego, bańki 20-litrowej. Nie chciałem zgłaszać tego na milicję, ponieważ chciałem to załatwić we własnym środowisku, u nas, żeby nie robić z tego jakiejś, no może, sprawy sądowej, prokuratorskiej. Zaraz, ale my znamy wersję, przepraszam bardzo, że wyście weszli tam do tego magazynu, tak, więc, gdzie oni pili. Tak, więc ja chcę właśnie... Oni w trakcie, kiedy oni pili ten spirytus. Ja chcę dojść do tego właśnie, że ja poszedłem proszę tam, ujrzałem scenę taką, że w butelce po mleku już był wlany ten spirytus. Więc doszło do takiej między nami dość ostrej wymiany zdań. W końcu zacząłem im tłumaczyć, że co robią. Wziąłem ten spirytus, przelałem do tej bańki. No dość ostra wymiana zdań między nami była. W końcu zdenerwowany jeszcze do tego stopnia, że powiedziałem, jak chce się pić, to wyjąłem 200 zł i dałem im. Ale żeby nie pili tego spirytusu, bo to jest... Byłoby pytanie, czy daliście 200 zł, to czy piliście razem później tą wódkę, normalną wódkę? No, praktycznie kieliszek wypiłem. Kieliszki są różne, także wiecie. No, takie robotnicze. No, no wszystko jedno, to była sytuacja taka, że ja byłem sam. Musiałem jakoś do tego doprowadzić, żeby im zabrać ten spirytus dosłownie. No i wtedy zmusiłem Sawickiego do tego, że wieczorem, a to już było praktycznie szaro, odniesie ten spirytus pod bramę zakładu. I ja w międzyczasie zadzwoniłem na milicję. Obserwowałem cały czas, jak on tam tą bańkę transportował. I w międzyczasie przyjechała milicja i zabrała mnie. Jedna rzecz, której nie przewidziałem, i dlatego może do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, bo nie przewidziałem tego, że oni podlali dwie butelki i schowali za szafę, której ja nie widziałem. I w tragicznych skutkach był ten wypadek, że ten kolega Sawickiego zmarł z zatrucia, a Sawicki oślał. Przepraszam, towarzyszka, kawę prosiła, tak? Nie, można, oczywiście. Proszę przewodniczący, jeszcze chcemy dojść do sprawy samego wydalenia. Proszę uprzejmie. Tak. Czuliście się dobrą opinią dobrego pracownika, sumiennego pracownika. No to co spowodowało konkretnie, przypuśćmy, że wasz usunięto z czerwonego papieru? Co spowodowało konkretnie? To była sprawa tych czynów dla miasta, które podniosłem na zebraniu i naraziłem się wtedy dla kierownictwa zakładu. Otóż w moim pojęciu wykonywanie czynów społecznych na rzecz miasta to jest bardzo dobra rzecz i chwalebna, wszyscy powinniśmy to robić, ale nie kosztem godzin pracy i nie w godzinach pracy. Bo można przyjść do załogi, można zrobić
masówkę jakąś na wydziale, towarzysze, taka i taka sprawa, no. Trzeba by to zrobić, czy to zrobić, kto z was by został po godzinach. W tej formie, a nie w tej formie, rzuć robotę i rób to. Należy rozumieć, że zobowiązania do tego czasu, które były na waszym zakładzie, były po prostu fikcją. No, tego, co 80%. Mówili. Chodzi mi o jakoś ustosunkowanie się do wypowiedzi waszej odnośnie nazwania kierownictwa Rady Narodowej kliką. No, jakieś przykłady powiązań tej klikowości, żeby, czy też po prostu jak macie takie przykłady, to nam tu podajcie. No więc to jest sprawa wykonywania tych rzeczy wszystkich na rzecz miasta w normalnych godzinach pracy w zakładzie. Do czego zakład nie jest powołany do takich rzeczy. Bo są na terenie miasta i spółdzielnie rzemieślnicze i różne, i jeszcze są małe prywatne zakłady, warsztaty. Prywatne warsztaty. Które by trzy razy więcej prawdopodobnie wzięły za wykonanie takich rzeczy. Powiedz na koło, że ktoś tworzy klikę, dyrektor, rada miejska, czy tam władze miejskie, sekretarz. Jak to wszystko jest klika, no to ja muszę mieć na to argumenty. Natomiast wy szarmujecie słowami, a na które nie macie pokrycia. Wobec powyższego może nam to byście wyjaśnili. Dlaczego tak się dzieje? Czy to pod wpływem jakiegoś impulsu waszego, czy też po prostu, że macie dokumenty na to, że to klika zawładnęła zakładem, klika poniewiera dobrych ludzi i dlatego wygarnąłem na tej narodzie na to wszystko. Klika rządzi miastem, klika chce zbudować żłobek, w którym będą, prawda, gdzie będzie zajmowali dziećmi, między innymi naszych pracowników i tak dalej. Ja bym tutaj powiedział, że to jest duży jakiś moment integrujący. Więź, prawda, to jest właśnie więź zakładu pracy z miastem, z moim miastem. Wkładam coś, daję produkt pracy w interesie może innych robotników, innych zakładów pracy. Ale to nie jest, przepraszam, że przerwę, to nie jest wcale mój wkład, jeżeli ja to robię za pieniądze, w godzinach pracy. W jaki to mój wkład? Jak ja po pracy społecznie poszedł popracować dla tego miasta, został po godzinach i to zrobił, to jest mój wkład. Ale wyście tego nie chcieli. Gdzieś za wami coś tam się przeciągnęło znów z tym takim podejściem z jednej strony bardzo, że tak powiem, szturmowym w jednym kierunku, no, a z drugiej premie zagrożone, coś tam zagrożone, co załoga powie, załoga sama nie protestuje, albo protestuje też, ale nie tak wyraźnie. Są, no, towarzyszu, ludzie tacy, którzy nie protestują na zebrania, ale którzy mówią między sobą. Nie no każdy człowiek jest śmiały, mówili, nie każdy robotnik jest śmiały. Mówili wtedy. Między sobą wszyscy mówili. Bo na zebraniu nie każdy człowiek ma, umie się wypowiedzieć, nie każdy chce się wypowiedzieć. Bo każdy mówi, że ma żonę i troje dzieci. Po co mu pracę ewentualnie stracić? Narazić się dyrektorowi? Po co? Żeby bardzo nie proszę, Gralak, ale tak nie może mój członek partii. I to wielokrotnie wam tłumaczyliśmy. Tak nie może mój członek partii. Czy z tego wniosek, że tam cała organizacja partyjna znajduje się w jakiejś takiej sytuacji, że nie mówią ludzie na zebraniu tego, co myślą, bo to do tego się wreszcie wniosek zaczyna wprowadzać. Bardzo ciężko. Ja bym właśnie i dlatego wolała. Widziałbym odpowiedź prezesa sekretarza na postawione tutaj. Nie, i to jest zasadniczy problem w ocenie przez towarzysza jego sytuacji, ja jego stanowiska, bo... Ja to rozumiem. To jeszcze pozwolą, przepraszam. Ja chciałbym zadać towarzyszowi Gralakowi pytanie w tym gronie. Proszę Gralak, mówiliście sami o tym, że po grudniu 70 roku sytuacja w naszym zakładzie uległa zmianie. Mówiliście to, podając to w jakiejś tam ilości stopni, ale mniejsze o to. Ja też jestem pracownikiem tego zakładu i też odczuwam tę zmianę. Trudniej mi o niej mówić, bo może nie wszystko widać dokładnie w komitecie zakładowym, chociaż wydaje mi się, że wystarczająco dużo rozmawiamy z ludźmi i wystarczająco szczerze rozmawiamy z ludźmi. Ale gdzie są wobec tego te zmiany? Jeśli mówicie, że ludzie boją się mówić prawdę, że boją się występować, że nie ma konsultacji. Nie wiem, albo znowu się gdzieś rozmijamy też w Gralach, albo to po prostu nie jest odbicie rzeczywistości. Ja bym to właśnie powiedział tak, że obecnie jest za duża współpraca Komitetu Zakładowego z kierownictwem przedsiębiorstwa, a za mała współpraca wśród załogi. Załog.
Proszę, Gralek, przecież myśmy już rozmawiali na te tematy wielokrotnie. Mówiliśmy, że dla nas nie ma interesu dyrekcji i interesu załogi. Nie może być takiego interesu. Bo albo trzeba zmienić wtedy dyrekcję, albo rozmawiać z załogą. Bo jeśli dyrekcja albo załoga mają rację i te racje są rozbieżne, to zadaniem instancji partyjnej jest doprowadzić, żeby one były takie same. Nie może być w socjalistycznym przedsiębiorstwie takiej sytuacji. One się zdarzają, ale nie można powiedzieć, że to jest generalna sytuacja u nas, bo w ten sposób oceniacie nas, oceniacie i siebie. Przecież wy też byliście członkiem tej organizacji partyjnej i od was to także zależało. Przecież mówiliśmy o tym wielokrotnie też u Gralek. Dlaczego nie potrafiliście znaleźć drogi do Komitetu Zakładowego przed zebraniami? Dlaczego nie potrafiliście swojego doświadczenia, swojego autorytetu wśród ludzi wykorzystać nie po to, żeby podnosić rzeczy wątpliwe, ale po to, żeby nam podpowiedzieć pozytywne rozwiązania? Powiedzcie mi teraz, towarzyszu, jeszcze ile może. Proszę, proszę, oczywiście. Na ile wy dzisiaj oceniacie teorię pary, proszę? Ja uważam, że w swoim życiu żyłem cały czas uczciwie. Byłem dobrym pracownikiem i chyba dobrym kolegą dla współpracowników. Jak jeżeli jest wina, bo ja jej praktycznie w bardzo małym stopniu widzę moją winę, bo tu mojej winy nie ma. Ale jeżeli ona w ocenie towarzyszy i jest, to nie na taką karę. Nie na wykluczenie. W takim razie, czy byście powrócili do zakładu z powrotem obecnie? Nie. Nie. Czy towarzysze jeszcze mają coś do powiedzenia? Sprawa jest nie dość prosta, jak wiadomo. To nasza wymiana poglądów o tym świadczy. Także proszę o chwilę cierpliwości. Naradzimy się nad naszym stanowiskiem i zakomunikujemy je wam następnie. Dziękujemy tymczasem. Thank you.